Ostatnia Wieczerza. Dlaczego panie objawiasz się nam, a nie światu? Pyta Judatadeusz. Tadeusz. Bo wy mnie kochacie i zachowujecie moje słowa. Kto tak będzie czynił, tego umiłuje ojciec, i przyjdziemy do niego, i uczynimy mieszkanie przy nim i w nim. Kto zaś mnie nie kocha. Ten nie zachowuje moich słów i postępuje według ciała i świata. Teraz wiecie, że to, co wam powiedziałem, nie jest słowem Jezusa Nazarejskiego, lecz słowem Ojca, gdyż ja jestem słowem Ojca, który mnie posłał. Powiedziałem wam to mówiąc w ten sposób, rozmawiając z wami, bo pragnę sam was przygotować na pełne posiadanie prawdy i mądrości ale jeszcze nie potraficie pojąć ani zapamiętać. Gdy jednak przyjdzie do was pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, wtedy będziecie mogli pojąć i on wszystkiego was nauczy i przypomni wam to, co wam powiedziałem. Pokój mój wam zostawiam, daję wam mój pokój. Daję wam go nie tak jak daje go świat, ani nawet tak jak dotąd wam go dawałem, jako błogosławione pozdrowienie błogosławionego dla błogosławionych. Głębszy jest pokój, który teraz wam daję, w tym pożegnaniu przekazuję wam siebie samego, mojego ducha pokoju, jak wam przekazałem moje ciało i moją krew aby pozostała w was siła do bliskiej walki. Szatan i świat rozpętują wojnę przeciw waszemu Jezusowi, to ich godzina. Miejcie w sobie pokój mojego ducha, który jest duchem pokoju, gdyż ja jestem królem pokoju. Miejcie ten pokój, aby nie być zbytnio osamotnionymi, kto cierpi, mając w sobie pokój Boży, ten cierpi, ale nie bluźni i nie rozpacza. Nie płaczcie. Słyszeliście przecież jak powiedziałem idę do Ojca, a potem powrócę. Gdybyście miłowali mnie ponad ciało, radowalibyście się, że idę do Ojca po takim wygnaniu. Idę do tego, który jest większy ode mnie i kocha mnie. Powiedziałem wam to teraz, zanim się to spełni, tak jak wam powiedziałem o wszystkich cierpieniach odkupiciela, przed pójściem na nie, abyście gdy wszystko się wypełni, wierzyli coraz bardziej we mnie. Nie smućcie się tak, nie bójcie się, wasze serce potrzebuje równowagi. Niewiele mam czasu, aby mówić do was, a jeszcze tyle mam do powiedzenia. Gdy doszedłem do końca tej mojej ewangelizacji, wydaje mi się, że jeszcze nic nie powiedziałem i że tyle jeszcze tyle, tak dużo jest do zrobienia. Wasz stan powiększa we mnie to odczucie. I cóż powiem, że nie wywiązałem się z mojego obowiązku, albo że wy jesteście tak opornego serca, Iż to nic nie znaczyło? Będę wątpił? Nie. Zdaję się na Boga i jemu was powierzam, moi umiłowani. On dopełni dzieła swojego słowa. Nie jestem jak jakiś ojciec, który umiera i ma tylko światło ludzkie. Ufam Bogu. I nawet odczuwając w sobie napór wszystkich rad, których jak widzę potrzebujecie i odczuwając upływający czas, idę spokojnie ku memu losowi. Wiem, że na ziarna, które zostały w Was wrzucone, wkrótce zstąpi rosa. Spowoduje ona, że wszystkie wykiełkują, a potem przyjdzie słońce pocieszyciela i staną się one potężnym drzewem.